Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jak wyglądał świat w 2022 roku? Na to pytanie odpowiedzi szukali uczestnicy kolejnej już edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej MG Foto. 16 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach odbył się pokonkursowy wernisaż połączony z uroczystym rozdaniem medali i wyróżnień w 36. edycji konkursów MG Foto, która nosiła tytuł Świat w 2022 roku. Jest to konkurs rangi międzynarodowej i patrząc na statystyki tego konkursu, zrobił poziom, jeden z większych konkursów w Polsce i myślę, że też w tej części Europy. Jako konkurs taki dla amatorów oczywiście, bo dla profesjonalistów to są oczywiście bardziej już większe konkursy. W konkursie udział wzięło 472 uczestników aż z 57 różnych państw świata, którzy przesłali łącznie 1676 fotografii. Laureatów konkursu wytypowano w dwóch kategoriach, ogólnej i lokalnej. W kategorii ogólnej pierwsze miejsce zdobył Tasir Al-Masoudi z Iraku z fotografią Live Goal Recording. Natomiast w kategorii lokalnej największe zainteresowanie jury wzbudził Andrzej Kozioł z fotografią pod tytułem Przyjaciele. Zgodnie z naszymi przewidywaniami z takich światowych zdjęć dominowała głównie wojna. Tak jak rok wcześniej mieliśmy pandemię, tak w tym roku wojna. Ale też wiele osób podeszło bardziej indywidualnie do tego tematu osobiście i pokazywały te osoby ich świat, w którym mieszkają, który jest ich otoczeniem, a ponieważ były to również uczestnicy byli z krajów bardzo odległych, jak gdzieś tam Ghana, Nepal, to są to bardzo ciekawe, specyficzne, dla nas często egzotyczne miejsca i wydarzenia. To jest przepiękna wystawa, która powstała z tych właśnie wybranych zdjęć i nagrodzonych. I co jest też niesamowite, że faktycznie z chyba całego świata przesłali nam tutaj autorzy swoje prace, swój notatnik czy swoje zdanie na temat tego, co dla nich było ważne w tym ubiegłym roku, więc ja bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy tutaj na wystawie są obecni swoimi pracami i przede wszystkim niezwykle gratuluję organizatorom, bo wykonali kawał wspaniałej roboty, która idzie w świat, która sławi Myślenice. Wydaje mi się, że stawia je w takiej bardzo wysokiej pozycji fotograficznej tutaj dziś i myślę, że już nie tylko w Polsce, dzięki temu, że mamy właśnie tych autorów z wielu stron świata. Obserwując działalność naszej grupy, w ogóle się nie dziwię ogromnemu sukcesowi tej wystawy i tak dużego zainteresowania nie tylko fotografików z kraju, ale także z zagranicy i tych prac, które płynęły z różnych zakątków stron świata. Także gratuluję zarządowi, gratuluję wszystkim, którzy udzielają się na co dzień w naszej myślińskiej grupie fotograficznej. Piątkowe spotkanie było również okazją do wręczenia przez kapitułę MG Foto statuetki Aparat Roku, którą otrzymał Andrzej Boryczko. Widzimy tą pracę lokalnej społeczności, która też wychodzi właśnie naprzeciw też fotografii i uważamy, że należy ich zauważyć. Tata chodził po tych Myślenicach i robił to, robił, rysował, mierzył krokami. Całe miasto jest zmierzone przez niego krokami i narysowane na pudełkach sportów, później przenoszone na inne kartki. Także ja dziękuję, jestem strasznie wzruszony i nie wiem, co powiedzieć więcej. Dziękuję. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.